Witajcie, kochani. Chciałem zapytać, z czym wam się kojarzy polski obiad? Tradycyjny polski obiad. Bo mi się zawsze kojarzy z ziemniakami. I ziemniaki zawsze były robione w taki sam sposób przez wiele lat. Czyli ugotowane z łyżką soli i ubijane lub, jeżeli są młode, to nieubijane. Od jakiegoś czasu robię ziemniaki inaczej. I okazuje się, że te ziemniaki smakują wszystkim. I mało tego, to nikt nie zna tego przepisu. Jaki to przepis? Już pokazujemy. Więc biorę się do roboty. Najpierw myjemy ziemniaczki świeżą, czystą gąbką. Ja to robię w ten sposób. Natomiast można jakąś szczoteczką, no, byle to było czyste i świeże. Dokładnie. Każdego ziemniaczka należy dobrze umyć. Czy nawet jeżeli są to stare ziemniaki, to ich nie obierasz? Starych ziemniaków również nie obieram. No chyba, że rzeczywiście ta skórka jest już taka bardzo, bardzo brzydka i gruba. No to wtedy tak. Ale generalnie staram się wybierać ziemniaki, które nie są uszkodzone i dobrze je po prostu umyć. Ziemniaczki umyte, zalane wodą. Staram się wybierać ziemniaki, które są mniej więcej w podobnej wielkości i nie kroję ich. Na taki garnek 4-litrowy, tu jest około 3 litrów wody z ziemniakami, wsypujemy dwie czubate łyżki soli. A ziemniaków ile było? Ziemniaczków jest 12 sztuk. Może około kilograma. Wstawiamy do gotowania. Tak. I szykujemy następne produkty. Do ziemniaków będziemy potrzebowali czosnek. Na te 12 ziemniaczków niedużych damy 4 ząbki, takie spore ząbki czosnku, które najpierw zetrzemy. A potem dodamy do już gotowych, zagotowanych ziemniaków. Ok, ziemniaczki są już ugotowane, teraz musimy je odcedzić. Trzeba wszystko robić dość szybko, żeby nam nie wystygły. Czyli odcedzamy. Teraz dodamy masełko. Masła dosyć dużo. Takie 2 łyżki, dosyć spore. Do tego kefir lub śmietana. My dajemy kefir, też dosyć sporo, powiedzmy, że takie pół szklanki kefiru i czosnek, który wcześniej przygotowaliśmy. Co teraz? Można oczywiście te ziemniaki utuć tłuczkiem. Można je pokroić lub podawać w całości, delikatnie mieszając, tak, mieszając. Albo można zrobić tak, jak ja to robię, czyli wstrząsając. Tak. I one są już praktycznie gotowe. Jeżeli któreś się nie rozbiły do końca, to pomagamy im. I sprawdzimy teraz, czy czegoś nie brakuje.
Można dodać odrobinę soli jeszcze. Tak, tak, tak. I odnoszę wrażenie, że one są trochę za suche, więc dodam jeszcze trochę śmietany. Teraz zamieszać i spróbować, czy dobre są. I teraz są idealne. Takie ziemniaczki w tradycyjny sposób, polski sposób, tradycyjny polski obiad to jest ziemniaki, surówka i kotlet schabowy. Oczywiście my nie jemy mięsa, jak wiecie, więc u nas kotlet schabowy to jest po prostu boczniak. I teraz przygotujemy ładny obiadek. Kochani, tradycyjny polski obiad, czyli schabowy, albo inaczej boczniak ala schabowy, marchewka gotowana i ziemniaczki. Ziemniaczki troszeczkę inaczej, czyli na kilogram ziemniaków do gotowania 2 czubate łyżki soli kamiennej. Następnie po zagotowaniu tych ziemniaków dodajemy około 4 ząbków czosnku startego lub pokrojonego lub startego na tarce. Do tego 2 dobre łyżki masła oraz 0,5 szklanki śmietany lub kefiru. I to w zależności, jak wolicie, czy ubijane ziemniaczki, czy pokrojone, czy po prostu tak jak ja to zrobiłem w garku, rozbiłem te ziemniaki. Spróbujcie tych ziemniaków. Jeżeli nie znacie tego przepisu, jeżeli nie próbowaliście nigdy ziemniaków z czosnkiem, spróbujcie, polecam, będzie wam smakowało. Smacznego.